Krótka recenzja na prośbę jednego z Was tego licznika COSO. Temperatury, miernika temperatury plus wskaźnika obrotów. Nie wiem, co tam jeszcze on ma. Napięcie pokazuje. W każdym bądź razie tutaj jest napisane COSO, ale się nawet nie opieprzają, w instrukcji już jest NORXi, więc tylko jest NORXi standardowo. Tak, przewody bez żadnych tutaj podłączeń, gołe. Biały przewód, który jest do sprawdzania obrotów, tutaj do owinięcia, odcięty, znaczy oddzielnie od tej wiązki, czyli tu są krótkie przewody, tutaj jest dodatkowo dodany przewód. No i przewód, który idzie do miernika temperatury, oczywiście jest standardowo za krótki. Dotąd sięgał. A jeszcze jakbym chciał tutaj to poukładać, no to wiadomo, że już by na pewno nie styknęło. Więc no tak klasycznie po chińsku, no najmniej tego przewodu dają, ile tylko się da, więc trzeba sobie dosztukowywać. W BWS-ie tak samo musiałem sobie dosztukować i tutaj również sobie musiałem 30 cm czy tam kawałek więcej dosztukować, żeby mieć święty spokój. No dobra, na razie to tyle, bo potem będę robił, jak to działa w ogóle. Tu już podłączone wszystko. Myślę, że jutro będę odpalał, byleby pogoda była. Zobaczymy, jak to będzie brumbrało. Była dysza 150 w tamtym gaźniku. 28, tu założyłem 148. Jeżeli będzie szczelny i będzie wszystko dobrze, to myślę, że będzie trochę za duża jeszcze ta dysza. Będzie trzeba ją minimalnie zmniejszyć do jakichś 140. Ale na razie niech sobie będzie ciutkę więcej niż mniej. Jutro założę wydech i sobie zaznaczę, gdzie mam sondę szerokopasmową wspawywać. Zdejmę z powrotem ten wydech i będę wiercił dziurę na kruciec, na tą sondę. I potem będę spawał tigiem. Jak coś spierdolę, to będę jechał do spawacza profesjonalnego. Mam takiego w Wołominie. Także na dzisiaj tyle zabawy. Nie filmowałem, no bo co to za fan oglądać, jak ktoś wsadza silnik w budę i uzbraja go w przewody, w gaźnik, w jakieś tam inne pierdolety. Żadna frajda, tylko dla mnie to męczarnia. Nienawidzę tych plastików, tego wszystkiego zdejmować. Ja bym mógł tylko silniki składać, rozbierać i pierdzielić się z mechaniką taką, a tego to nie lubię. Elektryka tak samo. Już tam napisałem na forum koledze, że elektryka to jest mój wróg. Sam tą wiązkę kładłem i tutaj wszystko od podstaw rzeźbiłem, bo to było tak po prostu na krótko wszystko porobione, w ogóle nie było wiązki, więc tutaj kładłem wiązkę, licznik nie pasował, więc musiałem tutaj to wszystko pokombinować, żeby to wszystko działało i jakoś się udało, ale powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że jak ja raz coś takiego zrobię, to potem nie potrafię powtórzyć. Także, ale działa wszystko, luks. Dobra, zobaczymy. Jutro odpalamy sprzęta, przepraszam. Jutro odpalamy sprzęta. Jeszcze wcześniej podłączę to, żeby zobaczyć właśnie, czy będzie pokazywało napięcie, temperaturę.
No i jak odpali, to go będę ubierał i spinał w te wszystkie kablochy dokładnie. No, to tyle miłego. Nara. No i dobra, i zamontowany jest liczniczek. Tutaj na razie jeszcze rozpięte są, bo sprawdzałem, czy jest prąd. Dwie złączki, jednak niebieski idzie do tego, co jest włączany prąd po stacyjce, a czerwony to jest stałe napięcie 12V z akumulatora. Zapinamy. Zabezpieczany. No, jest już zrobione. I tak to wygląda. Włączam stacyjkę. Włącza się podświetlenie. No ciekawe. Temperatura, godzina, napięcie, obroty. Temperatura, godzina. Godzinę można ustawić, trzeba przytrzymać przez ileś sekund ten guzik i zaczyna migać. Teraz zobaczmy, czy jak wyłączę, to co on tutaj. No teraz się włączy, a przedtem widzieliście, że się nie włączył. No, jest to zwykłe Norxi, obrędowane jako COSO. Nie wiem, czy oni robią dla COSO i tutaj sprzedają jeszcze tak sobie, bo droższy był o jakieś 30 zł obrędowany jako COSO w stosunku do obrandowanego jako Norxi. Myślę, że to podróby po prostu takie. No, dobra, mam COSO. Chciałem mieć COSO. Mam COSO. Wiedziałem, że kupuję Norxi tak czy siak. Ale jak widzicie, działa elegancko. Znaczy jeszcze nie wiem jak obroty. To dopiero się przekonamy, jak złożę resztę skutera. No to na razie. Powiem wam, że troszkę się dygam rozwalać ten wydech za 1500 zeta, robiąc tutaj dziurę pod to. Kupiłem sobie otwornicę 26 mm. Tutaj trzeba ją zbroić w to wiertło pilotujące i się wiercić. No i co, zrobię dziurę? Jak nie będę mógł zaspawać, umiał, no zawsze mogę pojechać do pana spawacza, no po prostu. Do odważnych świat należy. Jadę z koksem, zobaczymy. Dobra. Dygam, tak jak powiedziałem. Ale różne głupie rzeczy w życiu robiłem. W większości na szczęście wyszedłem obronną ręką, oprócz na przykład obcięcia palców. Z tym mi się nie udało. Już nie chcą kurwa odrosnąć. Dobra, wiercę. O, pięknie. No dobra. Czyli moje wiertło pilotujące już szlak trafił, pękło. No to teraz to nie dam rady tego zrobić. Bez pilota. O ja pierdolę, co za gówno. Dobra, bo to za wysokie obroty, tak? Fajnie się ułamało w samym środku, a ciasno bardzo wchodziło, więc pewnie teraz nie da rady w ogóle tego wytłuc z środka.
A, nawet wypadło, dobrze. Pierdykam, co za shit. Jaka to jest średnica? Zastosujemy normalne wiertło. Może trzeba było normalne wiertło wywiercić dziurę i delikatnie schodzić. Szósteczka. Aha, tutaj też się złamało. W dwóch miejscach poszło. Ja pierdzielę, co za gówno. To teraz mam to w środku, w wydechu. Nie wiem, to moja wina. Szóstka. Weźmy szóstkę. Taką tańszą trochę. Jak mam coś zepsuć, to lepiej tańszą niż droższą. Szóstkę. Dobra. Sprędzina. To do wywalenia. Ale dobre. Kuźwa. Dobra, może wolniejszymi obrotami pojadę. Jest. O kurwa. No widzicie, tak to. Do blachy to się chyba średnio nadaje. Nawet mocno nie naciskałem. O pierdole. Co tu zrobić? To jest to niezwykłe. Thank you.
Niezła masakra. No, ale trzeba powiedzieć, że Widia mocna. Wytrzymała. Teraz to trzeba będzie pilnikiem opierdzielić dookoła. Do poprawki użyłem tego wiertła. I chyba trzeba było od początku tym wiercić, pogłębiać otwory. No ale mądry Polak po szkodzie. Teraz już będę wiedział w drugim wydechu, żeby tym wiercić od razu, od podstaw. Zaznaczę sobie tylko do jakiej głębokości, jaka średnica mnie interesuje i tak sobie będę wiercił. Bo to służy w sumie do wiercenia właśnie w blaszy. A tamto służy do wiercenia w płaskowniku metalowym.